Siemano byki, to jest oczywiście Jacob, a w dzisiejszym odcinku lecimy sobie z giereczką po najważniejszym update'cie w Fortnite. To jest chyba najważniejszy update ze względu na to, że do gierki nie, że weszła nowa miejscówka, nie, że oddali skinka, którego sobie kupiłem, tylko i wyłącznie dlatego, że proszę państwa, weszła taka zmiana, która zmienia całkowicie grę, ponieważ teraz dobiera ludzi po poziomie skilla na zwykłych solówkach. Czyli teraz nie będzie tak, że już spotkam Bambika. Nie będzie tak, że nie wiem, Kowalski spotka gościa, którego zleje do zera i gość nie będzie wiedział, co się dzieje. I na odwrót, i vice versa. Tylko każdy będzie grał mniej więcej na swoim poziomie. Czyli oczywiście przetestujemy to, czy faktycznie tak jest, jak ma być, czy tak nie jest, czy ci goście faktycznie ogarniają. No na razie ten pierwszy, no to... To dobra, otwierał skrzynkę, więc można powiedzieć, że nie ogarnę. Ale dzisiaj mam grać na samych spoceńców, na swoim poziomie. Taki jest przynajmniej zamysł Epic Games. No powiem wam, że gierka się na pewno zmieni. Na pewno według mnie jest to plus dla ludzi, którzy chcą wejść, przyjść, nauczyć się grać Fortnite'a. No minus dla, załóżmy, osób, którym zależało na takich casualach, żeby się pobawić z jakimiś bambikami i tak dalej. No mi się wydaje, że to jest fajny update ogólnie. W sensie będzie mi brakowało pewnie tego, że spotkam jakiegoś napoceńca, który by mnie rozwalił w 3 sekundy, albo coś w tym stylu. I czasami będzie mi brakowało tego, że spotkam bambika, który nie ogarnia, co się dzieje. Ale no ogólnie jakby tak podsumowując, to będzie raczej update na plusik. No bo na pewno graczy więcej się pojawi. Czekajcie, bo coś tam biegało w giereczce. No i kolejny ziomek leży. No, nie wiem, czy to już działa, proszę państwa. Wy oceniajcie, czy według was to działa. Dacie znać tam, załóżmy, w ankiecie. O, w ogóle złoty tag, to też broń, którą dodali. Jeszcze przywrócili banspady, a banspady to rzecz, na którą chciałem głosować podczas tego wielkiego, wiecie, eventu na Loot Lake'u, więc dla mnie super. Ja banspady bardzo lubię. Zobaczymy, czy dalej je będę lubił. No i lecimy dalej. No powiem wam, że ten update może być mega ciekawy. Tutaj mam jakiegoś typa, by the way. Zobaczymy, czy ten ziomeczek jakoś super ogarnia. Czy raczej tak się... Tu jest dwóch typa nawet, bym powiedział. Oho, jeden już padł. Drugiego ja zabiłem. No... No nie wiem. No jeszcze podestujemy to dzisiaj, wiadomo. W sensie, na tej gierce. Do samego końca. Może po prostu potem zobaczę tą różnicę w końcówce, albo zaraz już zobaczę. No na razie mam mieszane uczucia, czy to działa. W sensie... No po prostu mam mieszane uczucia. No nie wiem, co ja mogę więcej powiedzieć. Tak, ci goście... No nie zafascynowali mnie jakoś ultra. Ten gościu dostał bomby. I raczej gościu, który by ogarniał i trochę dłużej grał, wiedziałby, że ucieczka w tej sytuacji jest głupia. Lepiej się zaboksować, bo no jeżeli umiem strzelać i wierzę w dobieranie graczy takie, no to, to nie będę bambikiem, który po prostu go nie trafi ani razu, tak? Tylko no raczej trafię. No, no nie wiem. Na razie serio się zastanawiam, czy to działa. Coś tu leci, może ty kolego mi powiesz, czy to działa, czy nie. Zaraz sprawdzimy, no nie, ty mi nie powiesz, bo ty sobie lecisz. Ale chyba moje strzały mówią, że to nie działa. Bo strzelam jak dzban. Tak jest, Jacob sobie postrzelał jak dzban. I leci do rifcika. Ulala, tutaj wygląda to tak, jakby byli jacyś spoceni ludzie. Co tu się dzieje? Jeden, a tu jakiś drugi. Dobra, to ja podejdę tego ziomka może. Teraz zobaczymy, co potrafi. Dobra, na razie dostał laser. I dobra, ten się zabudował, nie ucieka, spoko. Dostał drugi laser. Dostał heada. No dobra, ten był w ciężkiej sytuacji. Z dwóch stron dostawał. Dojadę sobie teraz tego. Patrzcie, ten mimo tego, że dostał pestki, cały czas pikuje. To jest dosyć ciekawe. Ale też chyba dobre. Dobra, leży. Dobra, chyba dobre tutaj było kluczowe, bo chyba jednak mu to nie wyszło na dobre. Ale coś próbował. Ten ziomeczek już było widać, że faktycznie ogarniał trochę bardziej, ale z drugiej strony na zwykłym solo... Nie wiem, wy to będziecie oceniali ogólnie w ankiecie, więc ja też zobaczę, co wy tutaj o tym sądzicie. Na koniec będzie ankieta, jak już obejrzycie malutki odcinek. O byku! Ale on dostał laser, totalnie został zniszczony teraz. Ty! Ten chłop był dobry. Ten ziomek wiedział, że nie może czekać, aż go skolapsuje, bo zginie. I chciał mnie zabić, ale chyba się nie złapał i przez to zginął. Ale mimo tego, że zginął tak, że nie wiem, połowa z was może pomyśleć, ty no ale dzban. To wydaje mi się, że on już tutaj był wyznacznikiem tego, że ci goście
No widać, że trochę grają i już dobrze od razu pomyślał, że nie może czekać, tylko mówi, ty no muszę go dojechać, nie, bo padnę tak czy inaczej. Więc to było spoko myślenie. Dobra, ale z drugiej strony w sumie mógł to też być jakiś desperacki ziomek, który powiedział, ty pyku, nie wiem co robić, skaczę, nie. By the way, kolejna mega ważna rzecz, zobaczcie, że jest tylko 14 osób, a zobaczcie jaka ogromna strefa jest, to jest kompletnie XD dla mnie, no bo... Nie wiem, to faktycznie świadczy o tym, że same spocańce są, które normalnie tylko dojeżdżają. O, mam ziomków, super, bo chcę właśnie przetestować dalej, jak to tam wypada. Dobra, jeden leży. Nie, ten laser jest kosmiczny z tej broni, nie? To jest coś, co kocham po prostu, coś, co... Dobra, ten to nie wie, co się dzieje. Już teraz zareagował całkiem spoko. Okej. No spoko, i co teraz? Może ja też się napiję po prostu, zamiast głupio grać i zaraz paść. No tak trochę się podjarałem, że go łatwo zabija. Tu faktycznie ci goście mogą ogarniać. Dobra. No i cię ogarnia, czy nie? Dobra, dostał. Dobra, leży. Uff. No ale ten gościu według mnie już też faktycznie. Już wiedział co jest 5. Wiedział, że musi uważać, wiedział, że wtedy może próbować piknąć i tak dalej. Faktycznie. No, myślenie zwiększone mocno, nie? Pod tym względem. Jeżeli o to chodzi, to... No to spoko, to widać już. Jezu, ale jeżeli faktycznie to zmienili, to teraz się będę musiał pocić na każdym odcinku, no. I to tak strasznie pocić. Nie, że pocić, tylko pocić. O, mam ziomka jakiegoś. Dobra, ten akurat nie wiedział, co się dzieje zbytnio. Tam będzie drugi, tak? A nie, ten go kolapsuje, patrzcie. A to też ciekawa sprawa. To jakiś kolapsik leci. Okej. Dobra, ja macy mam. A to ciekawe. Okej. To ja bym się może healnął jednak, bo teraz ja zrobiłem jak zban. Dobra. Mam tyle masów, że mogę sobie to trzymać ile chcę. Mam dwóch gości ogólnie przy sobie, więc to jest przypał. No co to było, ty? Ty no, nie mogę wybiec. Dobra, ja chcę mieć hagę. Mam hagę? Mam hagę, no to git dla mnie. No ale... Ci goście to już wiedzą, co jest 5. Tam będę niszczył tego typa jednego. A typa tam nie ma, tak? Co ty robisz, gościu? Gdzie ty jesteś? Ty no, ten gościu to już... Ten już jest spocony. I to tak fest. Spadł. Nie, zszedł. Nie, to jest inny gościu. Nie wiem, co tu jest grane. Dobra, no nie mam pytań. Ten typek jest tutaj, używa splaszyków. Zrzucam go. Dostał na 40. Dobra, nieważne, nic nie było. Dobra, szybka edycja. Spoko przemyślał. Dobra, teraz Jacob zwarzywił totalnie. Nie wiem czemu cały czas trzymałem tego elita i nie edytowałem. Ty no ale dobra, ci goście są spaceni, to jest jakiś lobby spaceńców. A ten chłop ma tyle tych splaszyków, że ja nie wiem o co chodzi. Dobra, byku, leżysz. No nieważne. Udało mi się go zabić w końcu. Ale... No teraz to mam 100 spoconych żebeczków w lobby, ty. Jakbym grała ręki. No faktycznie, to tak działa. To jest porąbane. Aha, a ja sobie zaskoczyłem jak zwan. Koks.
Ogólnie wiem, że pewnie wiele osób będzie się teraz zastanawiało, dlaczego Epic, czemu wy mi to zrobiliście, jeżeli faktycznie już trochę graliście, ogarnięcie i tak dalej, ale no z drugiej strony jakby... No rozumiem, czemu to zrobili, nie? A może niektórym z was też się to spodobało, bo na przykład mało graliście i was wkurzało, jak spotykaliście jakichś spoconych gości, nie? Więc to może być faktycznie bardzo różnie. Ale gościu dostał damage'ik, totalnie dobry. Ale headzik jeszcze wleciał z tego, no nie no, teraz to perfekt wszystko. Wszystko perfekt. Zwykłe solo, a jak turniej, nie? Naprawdę. Wow. No psychicznie to mnie wykończy takie pocenie się chyba, nie? Takie mam wrażenie jakieś. Dobra, kolejny typ. No nie wierzę, ten typ też ogarnia, no. Dobra, został za 30. Więc nie za dużo, no ale teraz już siadło ładnie. Teraz już siadło ładnie. Ja sobie wezmę oczywiście siorbika, bo ten RPG wcale mi nie jest potrzebny, jak mam złotego teka. I dlatego jest 3 potki, ty, no to może jednak wezmę 3 potki. Go, 3 potki. KD to już kompletnie się nie liczy od teraz. W sensie, jakby, no, no nie ma żadnego sensu. Już tak od jakiegoś czasu ludzie nie zwracali uwagi na KD przez ręki. Ale teraz, jak takie coś weszło, to... No to już chyba w ogóle nikt nie będzie zwracał uwagi na KD, no bo jakby... Każde KD będzie... Na innych graczach, że tak powiem, wbijane. Coś leci tutaj. Jakiś ziomek. Aha, no i fajnie, bo ziomek sobie padł. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tutaj stoi. Nie, tutaj nikogo nie mam. Jakiś gościu jest na meteorycie w ogóle. To też XD trochę, o jest tam, no. Dostał, dostał, dostał. Uhuhu. Ale to nie jest ostatni, jeszcze mam trzech typa gdzieś, no. 25 ban spadów, by the way. Szybka wieża. Okej. Dobra, żartowałem. Ci ludzie ogarniają. Ale zepsułem to totalnie, widzowie. Zapomniałem, że ci ludzie ogarniają. To jest lobby spoceńców, no. Totalnie, pooglądajmy. Take Diela mi jeszcze zatańczył. To jest typowy spocony gracz. I dostał headzika od jakiegoś typa, co kampi w krzaku? Co jest z tą grą? Wow, wyszedł z krzaka. Coś ciekawego się stało. I RPG, proszę państwa. I powiem wam, że ten gościu na tle tych innych to ogarnia tak sobie. Naprawdę tak sobie ogarnia. Ale ci goście, których spotykałem podczas giereczki, no to poziom zdecydowanie lepszy. Zdecydowanie bardziej spoceni. I dajcie znać, czy wam się ten update podoba, czy wam się nie podoba. Jeszcze wygrał, lol. Jeszcze wygrał ten koleś. Więc gratki dla niego. Dajcie znać, czy wam się podoba, czy nie podoba. Oglądajcie poprzednie filmy. I to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Łapa w górę, subskrypcja z dzwonkiem. A teraz trzymajcie się. Cześć.